Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Witam serdecznie moich stałych widzów i nowych. W dniu dzisiejszym i w dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować możliwość ustawienia radia dla paralotniarzy, dla motoparalotniarzy, tak abyście sami we własnym zakresie mogli to uczynić. W sumie bez pomocy. Wiem, że wielu z Was próbowało ustawiać radia, oczywiście bez rezultatu. Nie jest to nic trudnego, dlatego żeby Wam zaoszczędzić nerwów, robię ten vlog dla Was. No i co moi drodzy, zaczynamy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak ustawić tego typu radia. Nie będę reklamował, nie będę mówił o nazwach, ponieważ nie jest to moim celem, nikt mi za to nie płaci, a chciałem Wam jedynie naświetlić i pokazać, jak ustawić radio, tak abyście mieli jak najlepszą łączność w powietrzu z drugim pilotem. No i wiem, że wiele osób, które kontaktuje się ze mną właśnie przez kanał lub też przez Facebooka, zadaje mi pytania, jak to radio ustawić, ponieważ macie problemy z łącznością, nie dogadujecie się w powietrzu, bardzo słabo słychać, niejednokrotnie ta łączność jest bardzo złej jakości i w szumach. Dlatego zacznijmy od prezentacji radiotelefonu. No moi drodzy, zacznijmy od tego, że radiotelefon, który posiadamy, służy nam do łączności radiowej w powietrzu, no i oczywiście do łączności z instruktorem, który jest na ziemi. My zajmiemy się łącznościami radiowymi dla pilotów, którzy są w powietrzu i chcą mieć łączność ze sobą. I tak, mamy na wyświetlaczu częstotliwości 158-250, jest to częstotliwość przypisana dla Stowarzyszenia Paralotniowego, Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego. Nie będę się tutaj rozwodził na temat legalności bądź nielegalności. Wstawię Wam link w opisie do mojego wcześniejszego vloga na ten temat, a zajmę się przede wszystkim ustawieniami. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wiedzieć, żeby ustawić radio w odpowiednim zakresie, no to jest częstotliwość. W tym przypadku jest to 158-250, czyli częstotliwość, której używa na ziemi instruktor, a my z kolei z powietrza na tej częstotliwości się nie możemy odezwać. Ustawiamy częstotliwość, z której możemy się odezwać w powietrzu i nawiązać łączność z drugim pilotem. Czyli na przykład ustawiamy 459 412,5. Jest to częstotliwość, na której już możemy odzywać się do innych pilotów w powietrzu. Jest to jedna częstotliwość, która również jest przypisana do Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego, i 469 412,5. Są to dwie częstotliwości, na których możemy legalnie odzywać się z powietrza. I co teraz należy, moi drodzy, zrobić? Kiedy mam już częstotliwość wpisaną, w tym przypadku 469 412,5, możemy przejść do kolejnej czynności, a mianowicie wchodząc w menu, praktycznie w tych wszystkich radiach chińskich menu nie różni się niczym, może być w innym ewentualnie miejscu. Wciskam menu, w tym przypadku mam funkcję z numerem 13 Tone Squelch, czyli TCT CS,
i w tej chwili jest wyłączona. Wciskam jeszcze raz menu, żeby ta strzałka przeszła w dół na off i klawiszami góra-dół ustawiam częstotliwość w hercach 71,9. Jest to zalecenie ze Stowarzyszenia Parlotniowego. Zapraszam również na stronę stowarzyszenia. Link oczywiście pozostawię Wam w opisie. I pokażę Wam właśnie, jak to zrobić. 71,9. Mamy ustawiony ton nadawczy. I wracamy jeszcze raz wciskając menu. I tutaj ten znacznik wróci do nazwy. Kiedy samo radio nam wróci na częstotliwość, ten znacznik już będzie zapisany. Czyli ton nadawczy po wciśnięciu przycisku PTT, który jest z tej strony, lub też na kasku, już będzie nadawany. Chcąc zrobić to ponownie, tylko z funkcją tonu odbiorczego R, w tym przypadku jest to numer 11 funkcji, ustawiamy analogicznie do tamtych ustawień 71,9. Znowu wciskamy menu, wraca nam do znacznika RCTCS. I kiedy nam wyjdzie lub też ewentualnie sami wciśniemy, ten znacznik już odbiorczy i nadawczy będzie ustawiony. I tak jak w tym przypadku znacznik pokazał się z boku częstotliwości CT, czyli tone squelch mamy ustawiony. Chcąc ustawić ponownie modulację, tak aby nie wychodzić poza zakres 25 Hz, wchodzimy znowu w menu, szukamy ustawień narrow i wide, czyli szeroka i wąska. Funkcji na pamięć nie znam, ale jest to bardzo proste do zaobserwowania, ponieważ tutaj mamy WN, czyli wide, narrow. Narrow w tej chwili mam ustawione, czyli tak jak powinienem w sumie mieć. Jest to wąska częstotliwość i wide. Czyli wide to jest szeroka i narrow wąska. W naszym przypadku zostawiamy narrow, wciskamy menu i znacznik przeskakuje nam do góry. Wciskamy PTT i całość mamy ustawioną. Tak przygotowane radio już nam będzie służyło do łączności radiowej w powietrzu. Oczywiście ustawiając swoje radio musimy pamiętać o tym, żeby druga osoba, z którą będziemy latać lub też całe nasze grono, radio miała ustawione na tych samych ustawieniach, czyli jak Wam przed chwilą zademonstrowałem. Biorąc pod uwagę, moi drodzy, to, że możemy zaprogramować radio, jak to się mówi, z palucha, również jest szansa, żeby zaprogramować radio z komputera. Do tego nam będzie potrzebne co? Przede wszystkim przewód. Przewód, który z jednej strony ma końcówkę USB, z drugiej strony wtyk do gniazda radiowego. Jest to przewód dedykowany do radia typu Volkswagen i Baofeng. Wkładając jedną część do portu USB, drugą z kolei do radia, czyli w ten port mikrofonogłośnikowy, gdzie wpinamy się pod kask. I co należy zrobić? Dopiero teraz włączyć radio, tak żeby radio nie uległo uszkodzeniu. No i moi drodzy, przechodzimy do naszego komputera. Wchodzimy w zakładki w naszej przeglądarce
jest to ten adres. Oczywiście umieszczę go w dole w opisie pod filmem. Jest to program CHIP, czyli ćwierk po angielsku. Schodzimy dalej do zakładki numer 1 Dowland i ściągamy program na swój komputer. Po zgraniu i po zainstalowaniu programu pojawi nam się na pulpicie ikonka tego typu i klikamy myszką dwukrotnie, lewym przyciskiem myszy, tak aby program uruchomić. Czekamy chwilę, pojawiają się nam zakładki. Najważniejsza dla nas w tym momencie jest zakładka urządzenie. Pobierz z urządzenia, kiedy już mamy radiotelefon połączony z komputerem. Wciskamy, pokazuje nam się zakładka z portem, producentem i modelem. W moim przypadku jest to COM8, czyli w ustawieniach naszego komputera powinien nam się zainstalować port wirtualny. W każdym przypadku indywidualnie będzie inny ten port, może być 2, 3, 4, w zależności od konfiguracji waszego komputera. U mnie jest 8. Wybieram sobie producenta i tutaj klikając z boku na zakładkę możemy sobie wybrać producenta naszego radiotelefonu. Po wybraniu wybieramy również model. W moim przypadku jest to UV5R, ale jak widzimy mamy również inne modele tego producenta. Jeszcze raz wrócę, bo mi się coś przestawiło. UV5R i klikam OK. Jeżeli wszystko będzie ustawione dobrze, wtedy komputer i radio połączą się. I spójrzmy, mamy klonowanie. Radio łączy mi się z komputerem. Dioda aktualnie miga. No i dioda miga aktualnie na czerwono. Jest to oznaka, że komputer sobie pobiera dane z radiotelefonu. No i proszę bardzo. Mam tabelę, pokazała nam się tabela, której wcześniej nie było i moje częstotliwości wpisane w radiotelefonie. Oczywiście u was może być inaczej, ale zajmijmy się naszymi ustawieniami. Jeżeli chcemy ustawić sobie częstotliwość i w tym naszym przypadku jest to 459-412,5, klikając znowu dwa razy lewym przyciskiem myszy, pokazuje nam się okno dialogowe, gdzie możemy tą częstotliwość wpisać. Po wpisaniu, klikając gdziekolwiek, ta częstotliwość już jest wklepana tutaj w naszą tabelkę. Kolejnym krokiem jest ustawienie trybu tonu. I mamy ustawienia, które nas interesują. Tone Squelch. Może być również ustawione non, czyli bez żadnych tonów, ale w przypadku, kiedy mamy ustawiony Tone Squelch, ta blokada szumów jest tak ustawiona, że bez tego tonu ustawionego nikt nam tej relacji naszej nie zakłóci. Ustawiamy blokadę szumów, blokadę tonu i tak jak tutaj wam już wcześniej mówiłem, jest to 71,9. Ustawiam, przechodzę dalej. Tutaj te inne pozycje nas nie interesują. Tryb ustawienia modulacji. Mamy modulację FM, czyli szeroką, wide, tak, i narrow, czyli wąską. My, żeby nie wychodzić poza zakres 25 Hz, ustawiamy sobie narrow, żeby ta modulacja była wąska i zrozumiała dla nas w powietrzu, ustawiamy w tym zakresie. Kolejną zakładką jest moc. Moc i tutaj w zależności od tego, czy latamy blisko siebie, czy latamy w znacznych odległościach, ustawiamy sobie
moc. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje, low i high, czyli niską i wysoką. Tak ustawiamy, tak jak ja mam w tym przypadku ustawioną moc na wysoką. Tak, żeby mieć dobrą korespondencję, żeby nie wsłuchiwać się i żeby koledzy również nie wsłuchiwali się w to, co ja mówię. Tak ustawione częstotliwości możemy sobie wyeksportować z powrotem do naszego urządzenia i znowu wchodzimy w urządzenia, wyślij do urządzenia. W pierwszym przypadku było pobieranie, teraz jest wysyłanie, czyli wysyłamy do naszego urządzenia, pojawia nam się okno dialogowe, to co poprzednio, i wysyłamy. Wysyłam do urządzenia z komputera i tym razem radio nam odpowiada kolorem diody migającej zielonym. Mamy naszą pracę zakończoną. Możemy sobie wyjść. Tutaj we wklejce macie przykład tego, jak te radia funkcjonują w powietrzu, jak to słychać na pasmach 2 metrów i 70 cm. No dokładnie, ja sobie zejdę niżej. Arek, słyszysz mnie? Jak teraz? Ja cię bardzo dobrze słyszę. Tak, teraz cię dobrze słyszę, idealnie. Dobra, ja robię nawrót, potem za tobą znowu. Masz mnie po lewej stronie jakieś 300 metrów. Co zrobimy? Przelot? To można. No to najwyżej my polecimy już, żeby nie marnować paliwa, a ci co zostali na ziemi, to będą lecieć razem. Lecimy, my was dogonimy. Gdzie mamy lecieć, jak każdy leci, gdzie indziej? Tutaj Grzesiek z tej strony na żółtym Dobermanie. Lećcie za mną. Grzesiu, powiedz mi, tutaj nie ma żadnej grupy? No ja tutaj nie widzę. Aktualnie jestem nad Skarpą, bijam się z Igorem. No i moi drodzy, to by było na tyle w odcinku dzisiejszym. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że naświetliłem Wam, jak te częstotliwości ustawić, jak ustawić podstawowe ustawienia, które mogą Wam się przydać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do komentowania. Oczywiście do postawienia łapki w górę, jak i subskrybowania kanału, bo wtedy wiem, że te moje filmy i moja praca nie idzie na marno, że nie robię tylko tego po to, żeby robić. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli ewentualnie. Jeżeli tylko będę miał możliwość, postaram się zrealizować. Na razie, cześć!